tak. Natomiast jeśli chodzi o kwestię list, to uważam, że to jest kwestia taka, którą należałoby policzyć i dobrze zanalizować na podstawie sondaży, które jeszcze uważamy, że jest to za wcześnie. Jesteśmy to kiedy będzie gotowi... odpowiedni moment? Ja myślę, że... Miesiąc przed wyborami? Trzy miesiące, pół roku? Późno. Na ten moment uważam, że sfokusować powinny się wszystkie nasze partie opozycyjne, demokratyczne na jednym, na porozumieniu programowym, bo o porozumieniu programowym jakoś nie słyszymy, a media już bardzo dawno tylko zadają pytania na temat jednej listy, które uważamy, że jest drugorzędne, ponieważ największą partią w Polsce to jest partia osób, które nie chodzą do wyborów. My staramy się, aby uczynić wszystko z naszej strony i aby ta konstelacja czy bloki list były takie, żeby każda z osób w Polsce była zachęcona do pójścia na wybory i aby oddała głos. Niestety przy okazji jednej listy, mamy takie badania, zyskuje na tym Konfederacja i nie wiem, czy akurat chcielibyśmy, aby Konfederacja zyskała i prawdopodobnie zawiązała być może koalicję z PiS-em. Do dokładnych wyliczeń zaraz sobie przejdziemy, ale chciałbym, żebyśmy teraz posłuchali serii wypowiedzi akurat lidera pani ugrupowania, bo zrobiła się burza po tym, jak najpierw lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zaapelował do Szymona Hołowni, żeby się zdeklarował tak czy nie dla wspólnej listy wyborczej i później mieliśmy całą serię odpowiedzi na konwencji, w różnych mediach. Proponuję, żebyśmy teraz posłuchali, zobaczymy, jak te odpowiedzi wyglądały. Nigdy nie przeczytacie. Hołownia postawił ultimatum Tuskowi. My, Polska 2050, stawiać je będziemy Kaczyńskiemu, bo naszym przeciwnikiem jest PiS, a nie żadna z demokratycznych partii. Jesteśmy otwarci na wszystkie rozwiązania i uważamy, że powinna zostać podjęta decyzja wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, w jakim miejscu jesteśmy, jeżeli chodzi o badania, jeżeli chodzi o też wzajemne relacje. Ten moment jeszcze nie nadszedł. Jedna lista to sprzedawany ludziom wielki pic na wodę. Tak naprawdę nikt jednej listy nie chce. Tymczasem to z nas robi się grabarzy świętej jedności opozycji. Przytłaczająca większość analiz wskazuje, że najwięcej głosów i mandatów dają dwie listy albo osobny start wszystkich partii przeciwnych rządowi. Z dwoma króliczkami do ganiania, czy nawet trzema, będzie Kaczyńskiemu dużo trudniej. Przestańmy się czarować, przestańmy się zaklinać, przestańmy się wreszcie fiksować na tym micie, bo to, proszę mi wierzyć, my dostajemy teraz setki wiadomości od ludzi, którzy mówią, przestańcie się wreszcie zajmować tą jedną listą, dwoma listami, nas to kompletnie nie obchodzi. Celowo umieściłem przy tych wypowiedziach daty, bo to się działo na przestrzeni dosłownie kilku dni. Muszę przyznać, że trochę kolokwialnie mówiąc zgłupiałem, bo z jednej strony Szymon Hołownia mówi, że jest otwarty na wszystkie rozwiązania, tak jak tu przed chwilą pani zasugerowała, że trzeba to dokładnie wyliczyć. Po kilku dniach słyszymy w wywiadzie dla Wyborczej, właściwie czytamy, że jest to wielki pic na wodę, a jeszcze później w Kielcach Szymon Hołownia mówi o mitycznej liście, apeluje, żeby przestać się nią czarować. No to ja już nie wiem, o co tu chodzi, może pani wyjaśni. Co chciał powiedzieć wasz lider? Zdecydowanie mogę to wyjaśnić. To jest jak najbardziej spójne. Dlatego, że tak samo jak i tutaj zaczęliśmy tak ważny temat jak przyszłe wybory, tylko od tematu jednej listy. Uważam, że podstawą, zresztą tak samo mówi mój lider, powinny być porozumienia programowe. Jakoś nie rozmawiamy na ten temat, co się wydarzy, co chcemy zaproponować Polakom. My jako Polska 2050 uważamy, że nie można zmienić polityki tymi samymi osobami. 2/3 posłów zasiadających w Sejmie to są posłowie, którzy są tam już ponad 7 lat. Uważamy, że do polityki powinny być zaproszone osoby, które są kompetentni, mają swoje doświadczenia, są ekspertami czy fachowcami w swojej branży. I właściwie nasze listy będą pełne takich osób. Ponad 90% będą osoby, które do tej pory nie zajmowały się... Pani mówi nasze listy, czyli jak rozumiem na razie zakładacie start osobno. Przygotowujemy się oczywiście jako odpowiedzialni ludzie do tego, że być może będzie taki scenariusz, ale to już tą decyzję muszą podjąć nasi liderzy.